cię przed najbardziej kolejnym motovlogu. Dzisiaj powiem coś na temat, jak nie wybić się na YouTubie. Tak, jak się nie wybić na YouTubie. Peter ostatnio nagrał materiał, jak się właśnie wybić na YouTubie, a ja tak dla równowagi nagram materiał o tym, jak się nie wybić. Do Petera zresztą was serdecznie zapraszam, możecie tam wbić, zostawić mu łapkę, a obejrzeć w ogóle materiał, bo jest całkiem ciekawy, bardzo fajny, wszystko Gicior Malina tam opowiada i mówi, i w ogóle. Ja mam dzisiaj chcę powiedzieć na ten temat, jak się nie wybić, tak? Bo Petter powiedział, jak się wybić, no to jest bardzo proste rzeczy, tam opisał, które są najskuteczniejsze i zasadnicze działają, a ja wam dzisiaj powiem o tym, jak czego nie robić tak naprawdę, o, podczas nagrywania na YouTube. Tak więc no, od czego by zacząć? Na pewno zacznijmy od tego, że chcąc nagrywać na YouTubie, nie róbmy tego przy użyciu podziewnego sprzętu, tak? Nie nagrywajmy lodówką, kartoflem, zamrażarką, mikrofalówką, nie wiem, czymkolwiek tylko. Jeżeli mamy nagrywać, nagrywajmy to dobrą kamerą. Tu wyjechało tak trochę, no nieważne. Dobrą kamerą, oczywiście nie musi to być kamera, kurde, od razu jakieś super najnowsze GoPro Hero i w ogóle, jeżeli to mają być motovlogi. Wystarczy nam do tego jakaś nawet SJ-ka, tak? Ja na przykład w tej chwili używam SJ7 Star, którą bardzo, bardzo polecam. Nie jest to jakaś turbo droga kamera, bo już za jakieś 700-800, a nawet, o matko boska, przy promocji za 600 zł ją możemy dorwać. No tego mamy do niej dedykowany mikrofon, także do motovlogów na przykład jest super kurde sprawa, bo wkładamy mikrofon do kasku, kask sobie wyciszamy, musimy na przykład takie zobaczyć sobie podbródek i mamy super git materią. Tak więc jak mówię, nie nagrywamy na pewno jakimś telefonem, wiecie, w rozdzielczości starej Nokii, wiecie, dwumegapikselowej. Tylko chcemy, jeżeli chcemy coś nagrywać, to w rozdzielczości przynajmniej Full HD 60, albo wystarczy nawet 30 klatek na sekundę. Dodatkowo, jeżeli to już nagrywamy taką właśnie jakością, to dobrze, jeżeli to nie będzie kamera, jak mówię, z Biedronki, jeżeli chodzi o kamery sportowe, tylko już przynajmniej chociaż SJ-cam albo coś takiego, wiecie, Xiaomi na przykład. No i jest tam jeszcze parę takich nowych kamer. Gitcam chyba bodajże, na przykład ma też bardzo fajne kamery. No jest troszkę takich kamer niedrogich i w miarę dobrych, tak? Dziś na pewno nie nagrywamy kartoflem. Czegoś ci nie robimy. Nie nagrywamy nudnych materiałów. Nie nagrywamy na przykład jazdy. No tak, ja bym sobie teraz jechał i na przykład bym nagrywał tylko to. Nic bym nie gadał, tylko po prostu jazda, nie wiem, rzucę muzykę i tyle. To takich rzeczy nie nagrywamy. Tak to się nie wybijemy. Czego jeszcze też nie robimy? Jeżeli na przykład nagrywamy jakiś poradnik, tak? Nagrajmy go tak, ma być sensem, składem, ładem i w ogóle. Nie nagrywamy poradnika na zasadzie, że trzymam kamerę, nie wiem, na bak, a nagrywam poradnik o tym, jak wymienić oponę, tak? Niech ten materiał będzie wyglądał tak, jak ma wyglądać i jeżeli ten opis robimy do niego, coś o nim mówimy i tak dalej, robimy to tak, jak ma być, a nie, że mówimy całkiem czym innym, tak? Niech ten poradnik będzie rzetelny. Tak więc jak mówię, na pewno nie nagrywamy nieba w momencie, kiedy o czymś mówimy, nie wiem, o wymianie opony, tak? Na przykład. Czego jeszcze w sumie nie robimy? No na pewno jeżeli chcemy się nie wybić na YouTubie, no to możemy nagrywać super idealne, profesjonalne poradniki tylko i wyłącznie. Oczywiście poradniki mają to dotyczyć bardzo profesjonalnych rzeczy. Nie mają dotyczyć wymiany nakrętki, nie mają dotyczyć wymiany żarówki w motocyklu, nie mają dotyczyć wymiany lusterka. One mają dotyczyć wymiany specjalistycznego trybu półsuwistego, zwrotnego, który znajduje się gdzieś w skrzyni, o którym nikt nigdy nie słyszał. Wtedy na pewno nie wybijemy się na YouTubie, to mamy gwarantowane. W dobie aktualnych czasów takie, wiecie, poradniki, takie rzeczy, to jest rzecz, na której nie zdobędziemy dużej widowni. Będzie to mała widownia, będzie ona fajna, będzie spoczko. Tak, wy jesteście moją widownią, na przykład zajebistą widownią. Małą, bo w sumie małą, bo to nie jest duża widownia, te 6000 subów, które w ogóle nie tak dawno minęły. Ale jesteście za to naprawdę super widownią, której dziękuję za to, że jest. I ogląda te moje wszystkie wypociny i wszystkie moje materiały. Tak więc jak mówię, no na poradnikach na pewno się nie wybijemy. No tak mówię, w dobie aktualnych czasów wybić się jest łatwo na głupocie.
I tak, mówię to poważnie. To nie jest to, że wiecie, ja sobie coś wzorowałem, bo w sumie śledzę tego YouTube'a i chcąc aktualnie wybić się na YouTubie, trzeba nagrywać głupotę, tak? Trzeba nagrywać totalnie durne filmiki. Tak durne, że aż muszą być śmieszne. Jeżeli są durne do tego stopnia, że są śmieszne, to wtedy macie szansę, że wybijecie się i to bardzo szybko. Bo na profesjonalnych materiałach nie wybijecie się, nie ma takiej opcji. To jest, znaczy no opcja jest, ale to jest bardzo marna szansa. To jest taki 1% skali całego YouTube'a, że uda się wam akurat gdzieś wybić na tym YouTubie, kręcąc profesjonalne materiały o profesjonalnych rzeczach. Co jeszcze możemy zrobić, aby się nie wybić na YouTubie? Oczywiście możemy nagrywać materiały, jeżdżąc na przykład rowerem, a mówiąc, jeździmy motocyklem. Ewentualnie jeździć deskorolką i mówić, że jeździmy motocyklem. Ale mamy teraz również piękną gwarancję tego, że się na YouTubie nie wybijemy. Aczkolwiek ciekaw jestem w sumie, gdyby zacząć nagrywać motovlogi tylko i wyłącznie jeżdżąc skuterem. Czy byłaby takakolwiek szansa wybicia się na YouTubie? Gdyż ponieważ w sumie, z drugiej strony, gdyby nie patrzeć, tak jednak aczkolwiek, to w sumie nie ma takich materiałów, motovlogów i w ogóle, na których ktoś by jeździł skuterem. W sumie nie zauważyłem, aby ktoś stricte nagrywał motovlogi jeżdżąc skuterem. Być może widzicie, tu jest ta sekretna myśl YouTube'a, którą warto by spróbować, czyli nagrywać motovlogi na skuterze, jeżeli taki skuter posiadacie. Być może to być całkiem coś ciekawego, tak, dla niektórych. Tak jest, to jest taki mały już protip, że jest szansa dla was, żeby coś na YouTubie zdziałać, tak? To jest marna szansa, to jest taki, wiecie, oczywiście 5% szansy na to, że coś na tym YouTubie zdziałacie. Ale zawsze też jest ten 5% niż ten 1%. Lepsza. No dobra, no co by tu jeszcze takiego w sumie wyhaczyć, co spowoduje, że na pewno się na YouTubie nie wybijecie? No, na pewno nie wybijecie się w momencie na YouTubie, jeżeli będziecie sobie wrzucać zbyt głośną muzykę. Albo będziecie sobie takie nagrywać gadanie i na przykład wrzuciłbym w tym momencie jakąś muzykę, utwór dowolny, w szczególności jeszcze płatny, wiecie, nie darmowy, tylko tam przez YouTube mam obecnie zasięgi. A przez to, że materiał, wiecie, jest niezgodny czy coś tam, nie? Po prostu to będzie tak zwanego strajka. To wtedy macie 100% gwarancję również, że się na YouTubie nie wybijecie. Nawet więcej niż 100% szans. Nawet 200%, nawet 300% szansy na to, że nie wybijecie się na YouTubie. Ale dobra, myślę, że takie podstawowe rzeczy, jak to na YouTubie się nie wybić, myślę, że wam opowiedziałem. A jeżeli coś sobie jeszcze wspomnę, być może coś dogram, ale chyba to wszystko z takich rzeczy mniej lub bardziej ważnych. Tak naprawdę nie wiem, co jeszcze można by zrobić na YouTubie, co można by nagrywać, żeby się na tym YouTubie nie wybić. No oczywiście można nie nagrywać i wtedy również dobrze na YouTubie się nie wybijemy. To jest kolejna sprawa, dzięki której tak naprawdę na YouTubie się możemy nie wybić, bo możemy w ogóle na nim nie istnieć. Tak więc no, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy ten materiał. Myślę, że już bardzo dobrze wiecie, jak na YouTubie się nie wybić. A jak chcecie wiedzieć, jak się na YouTubie wybić, to wpadnijcie, jak mówię jeszcze raz, do Bednara, fajny hop, fajnie nagrywa. No i dobra, to myślę na tyle, także trzymajcie się, cześć, to jest Boszu. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, elo i yo, yo ho ho.